Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Przystanek Kraków. Jak wiemy, pierwsze wrażenie wciąż odgrywa ogromną rolę. Zarówno w kontaktach osobistych, jak i tych zawodowych. Nie da uniknąć się początkowej oceny, która w dużej mierze opiera się wyłącznie na wyglądzie zewnętrznym. Dlatego też tak wielkie znaczenie dla poprawy wizerunku ma odpowiedni strój, makijaż czy prawidłowa pielęgnacja naszej skóry. Ze statystyk wiemy, że kobiety potrafią zadbać lepiej o swoje ciało niż o twarz. Bo przecież często kupujemy aromatyczne olejki, kule do kąpieli, używamy balsamów do ciała, a na naszą twarz nakładamy co nam wpadnie w rękę albo nic. Bo po co mamy coś robić, skoro nie mamy pryszczy? Raz na jakiś czas zrobimy szybką maseczkę, bo akurat mamy wolny wieczór i chcemy się zrelaksować. W porządku, ale czy po jednym treningu twój brzuch będzie idealnie płaski? Odpowiedź brzmi nie. Potrzebujesz systematyczności, żeby to osiągnąć i żeby to utrzymać. Tak samo, jeśli chcesz, żeby twoja skóra była ciągle promienna, gładka i dobrze odżywiona, musisz nauczyć się owej systematyczności. O tym, jak pielęgnować naszą twarz, opowie nam kosmetolog Martyna Dzikowska, która również na swoim instagramowym profilu Kosmetolog Radzi dzieli się z innymi swoją wiedzą i cennymi radami. Co rozumiemy pod pojęciem pielęgnacja twarzy? Czy wystarczy umyć ją wodą? Czy powinniśmy stosować cały zestaw kosmetyków przeznaczonych do pielęgnacji naszego typu cery? Dla mnie pielęgnacja twarzy to nic innego jak codzienne dbanie o nią w taki sposób, aby utrzymać ją jak w najlepszej kondycji przez długi czas. Uważam, że kosmetyki powinny być dobrane do potrzeb skóry. Jednak też zdaję sobie sprawę z tego, że nie każdy potrafi, nie każdy zna się na tym, jak dobrać je dla siebie. I w takim przypadku zawsze polecam konsultację u sprawdzonego kosmetologa, ponieważ dzięki temu zostanie przeprowadzany szczegółowy wywiad. Kosmetolog poleci konkretne produkty, całościowo dobierze pielęgnację oraz poleci zabiegi, które warto wykonać. A wracając do twojego pytania, czy w mycie samą wodą skóry wystarczy, to moim zdaniem nie jest to wystarczające, ponieważ sama woda nie jest w stanie prawidłowo umyć skóry, a oczyszczanie twarzy rano i wieczorem to podstawa dobrze dobranej pielęgnacji. No i nie musimy mieć całego zestawu kosmetyków. Jestem raczej za minimalizmem kosmetycznym i nieeksperymentowaniem na swojej skórze. A jeżeli chodzi o kosmetyki, ile faktycznie nam jest ich potrzebne, by skóra wyglądała na zadbaną i była odpowiednio wypielęgnowana? Jakie kosmetyki są niezbędne? Taką podstawą pielęgnacji są trzy moim zdaniem produkty. Jest to kosmetyk oczyszczający skórę i tutaj mamy różne możliwości, różne formuły. Może to być emulsja, żel albo pianka, krem nawilżający oraz krem z filtrem, który chroni nas przed promieniowaniem słonecznym. To jest taka podstawa podstaw, minimum, które sprawdzi się u każdego. Cała reszta pielęgnacji zależy od potrzeb skóry i od problemu, z którym się borykamy. Czy to są, nie wiem, rozszerzone pory, trądzik, czy pielęgnacja przeciwstarzeniowa na przykład. Ciężko określić dokładną ilość produktów, która wystarczy, ponieważ to zależy od wielu czynników. Na przykład niektóre osoby mają tak skrajnie różną skórę na twarzy, na przykład mają przetłuszczającą się strefę T, czyli czoło, nos i policzki i tutaj mają na przykład problemy z rozszerzonymi porami, ale na przykład na policzkach skóra jest suszona, naczyniowa i wtedy idealnie byłoby używać różnych produktów, więc ta liczba kosmetyków wzrasta w pielęgnacji u takiej osoby. Moim zdaniem nie chodzi o tyle, co o ilość stosowanych produktów, o ich jakość i dostosowanie do potrzeb i problemów skóry. Czy pielęgnację trzeba dostosować do pory roku? Uważam, że dobrze dobrana pielęgnacja, dostosowana do trybu życia i właśnie tych wspomnianych wyżej problemów, nie potrzebuje wielkich zmian wraz z nadejściem nowej pory roku. Wiadomo, jest wiele mitów, że zimą ta pielęgnacja powinna być bogatsza, kremy powinny być bardziej odżywcze. Jednak to wszystko nie powinno być tak, że sięgamy po nie, bo jest zima. Tylko powinniśmy sięgać po nie, ponieważ widzimy, że na przykład nasza skóra tego potrzebuje. Że na przykład w związku z tym, że są częste zmiany temperatur, na dworze temperatura jest niska, potem wchodzimy do pomieszczeń, które są ogrzewane i możemy zauważyć na przykład przesuszenie naszej skóry. Też często, jeśli coś się zmieni w naszym życiu, na przykład zaczęliśmy biegać i biegamy przy minusowych temperaturach,
temperaturach, to faktycznie tutaj warto nałożyć kremy troszeczkę bogatsze, bardziej odżywcze, ponieważ przy wysiłku fizycznym zwiększa się aktywność naczyń krwionośnych i wilgoć szybciej wyparowuje z naszej skóry, więc faktycznie może dojść do przesuszenia. Ale jeśli nic się nie zmienia, nasza skóra jest w dobrej kondycji i czujemy się dobrze mimo nadejścia nowej pory roku, nie musimy nic zmieniać. Trzeba po prostu reagować na to, co się dzieje na skórze. Jeśli chodzi o wszelkiego typu witaminy i minerały, czy wspomagają one kondycję naszej skóry? Oczywiście, że tak. Tylko suplementacja powinna być dobrana do potrzeb skóry i powinna być robiona na podstawie badań, ponieważ nie można suplementować tak wszystkiego, jak popadnie, ponieważ suplementacja powinna być reakcją na to, co dzieje się w organizmie, na to, czy są jakieś niedobory witamin, minerałów, czy też na przykład są problemy hormonalne w organizmie, ponieważ to niestety bardzo często właśnie widać na naszej skórze. I na podstawie badań laboratoryjnych możemy dobrać odpowiednią suplementację. Jeśli chodzi o taką suplementację dla każdego, to polecam witaminę D, ponieważ wiele osób w naszym społeczeństwie cierpi na jej niedobory. Oraz możemy, jeśli chcemy zadbać o naszą skórę, a myślę, że raczej większość z nas nie ma bardzo bogatej diety w ryby, to możemy również suplementować niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe, czyli omega-3, 6 i 9. A jakie są najczęściej popełniane błędy przy dbaniu o cerę? Moim zdaniem najczęściej popełnianym błędem, jeśli chodzi o dbanie o cerę, jest niestosowanie kremów z filtrem, co wydaje mi się, że nie jest zbyt popularnym krokiem, w szczególności tutaj wśród naszego społeczeństwa, ponieważ często na konsultacjach w mojej pracy słyszę od moich podopiecznych, że w ogóle nie stosują tego typu kosmetyków, a jest to ogromnym błędem, ponieważ krem z filtrem powinien być naszym najlepszym przyjacielem w dbaniu o skórę, ponieważ jest to świetny antyoksydant, który chroni skórę przed pojawieniem się nowotworów oraz przed powstaniem na skórze przebarwień, które często są bardzo ciężkie do zwalczenia i ta rekonwalescencja i pozbycie się przebarwień jest bardzo długą walką w gabinecie kosmetologicznym. Krem z filtrem powinien być stosowany przez cały rok, ponieważ promieniowanie UVA dociera do nas również przez chmury, przez szkło, przez szyby właśnie w domu czy też w samochodzie. Dlatego nawet jeśli teraz spędzamy tak dużo czasu w domu, ponieważ na przykład pracujemy zdalnie, to nadal ten krem z filtrem powinien być nakładany na skórę. Promieniowanie UVA, o którym mówię, dociera również do komórek skóry właściwej, czyli ono uszkadza nasze włókna kolagenu oraz elastyny, co powoduje powstanie zmarszczek, utraty jędrności skóry i przyspiesza po prostu starzenie. Bardzo dużej części też pojawia się nietolerancja na słońce. Zaczerwienienie, swędzenie, jest to tak zwana alergia słoneczna. Możemy też zaobserwować właśnie już wcześniej wspomniane zaburzenia pigmentacyjne oraz niestety to, co najbardziej zagraża naszemu zdrowiu, czyli nowotwory skóry. Myślę, że do takich błędów też na pewno trzeba dodać stosowanie zbyt wielu kosmetyków, które są niedobrane do potrzeb skóry. Takim ciężkim elementem tutaj dla nas kosmetologów jest rozwijająca się i taka popularna tak zwana koreańska pielęgnacja, ponieważ tam jest ogrom tych kroków i no, trzeba przyznać szczerze, że to nie służy każdemu z nas, że jest ich zbyt wiele i ja nie neguję całkowicie koreańskiej pielęgnacji, ponieważ uważam, że możemy z niej dużo wynieść, jak na przykład właśnie nawilżanie skóry, jak dbanie o tą ochronę przeciwsłoneczną, jak takie czerpanie chociażby przyjemności z pielęgnacji, ale no, nie wszystko jest dla nas tutaj, Europejczyków. I co też tyczy się niedobranych odpowiednio kosmetyków, to też zbyt bogate kosmetyki, stosowanie olejów na skórę, to jest ogromny problem i często jest też taka przypadłość jak trądzik właśnie wynikający z kontaktu z jakimś produktem, czyli na przykład stosujemy krem, który nas zapycha, który działa komedogennie na skórę albo nakładamy czysty olej. Bardzo często też można zaobserwować, co prawda podopieczni się do tego wiadomo nie przyznają, ale też wiem, że często nie jest ten makijaż zmywany albo jest wieczorem przed pójściem spać, albo jest za słabo zmyty, bo jesteśmy zmęczeni, bo nie chce nam się już i tak na szybko, przetarta jest skóra tylko płynem micelarnym. A to też jest dość duży błąd, ponieważ płyn micelarny zawiera w swoim składzie detergenty, które musimy zmyć z naszej skóry. Więc idealnie byłoby użyć płyn micelarny, ale co jest też ważne, nie pocierać nim skóry, tylko przyłożyć i pozwolić, żeby ten makijaż się rozpuścił pod wpływem tutaj przytrzymania wacików, a nie tarcia, ponieważ tarcie może powodować podrażnienie skóry, ale też pojawienie się zmarszczek, na przykład wokół oczu, przyspieszy to starzenie skóry. I właśnie idealnie byłoby stosować
oczyszczanie dwuetapowe, które pozwoli pozbyć się makijażu, wszelkich zanieczyszczeń ze skóry. I jest to oczyszczanie, w którym pierwszym kroku możemy użyć jak najbardziej tutaj płynu micelarnego, a następnie za pomocą wody i delikatnego, łagodnego środka myjącego umyć tą skórę ponownie, ponieważ zostawiając te detergenty, które są w składzie płynu micelarnego, możemy podrażnić skórę. Myślę, że też błędem, który należy wymienić, niestety kolejny, więc jest ich troszeczkę, jest wyciskanie zmian skórnych. To też jest częsty problem i wiem, że jest to kuszące wycisnąć, jak coś nam przeszkadza. Niestety to może prowadzić do pojawienia się blizn, do pojawienia się przebarwień, a przebarwienia pozapalne, które przez kilka lat są nieleczone, no ciężko się ich potem pozbyć. I też błędem, który często zauważam, a jest to są takie małe błędy, które w połączeniu tworzą dość duży problem, a mianowicie niedbanie o taką ogólną higienę dookoła tej pielęgnacji. Na przykład tyczy się to akcesoriów do makijażu. Te gąbeczki, którymi nakładamy na mokro podkład i one potem gdzieś są na szybko umyte po nałożeniu tego makijażu, schowane do szuflady, w której nie dosychają, to jest idealne środowisko dla rozwoju bakterii. I my potem nakładamy ten podkład ponownie, no i roznosimy sobie na twarz bakterie z tej gąbeczki każdego dnia. To też tyczy się ręczników, tak zwany ręcznik do wszystkiego, do włosów, do ciała i do twarzy. Często też jest pozostawiany w łazience, czyli w wilgotnym środowisku, nie dosycha i te bakterie też się w nim rozwijają. Ja zazwyczaj na konsultacjach polecam jednorazowe bawełniane ręczniczki do wycierania twarzy, gdzie każdego dnia mamy czyściutki ręcznik i po zużyciu go wyrzucamy, więc jakby ta skóra jest sterylna, że tak powiem, wycierana w sterylny materiał. To jest taki bardzo prosty krok, ale często robimy to nieświadomie, to nie myjemy rąk przed przystąpieniem do pielęgnacji. Wróciliśmy do domu, chcemy zmyć makijaż, coś tutaj dotknęliśmy w domu i nie umyjemy tych rąk. I to też jest dużym błędem, ponieważ na naszych klamkach, czy tu tym bardziej teraz przy COVID-zie, tym bardziej jest to nakręcone, że trzeba myć ręce, więc też właśnie zaznaczam, żeby te ręce myć również przed samym rozpoczęciem pielęgnacji. Najpierw myjemy ręce, a potem dopiero przechodzimy do żelu, czy do płynu micelarnego. Myślę, że to takie, pewnie jeszcze coś by się znalazło, ale to takie najczęstsze, z którymi spotykam się podczas mojej pracy. A jeśli chodzi o jakieś domowe sposoby na dbanie o naszą buzię, na przykład jakieś domowe naturalne maseczki? Niestety nie jestem tego typu rozwiązań za dużą fanką, ponieważ często te domowe sposoby mogą bardziej zaszkodzić skórze niż jej pomóc. Na przykład często w tych domowych przepisach na kosmetyki, na maseczki, na toniki są stosowane produkty spożywcze. Na przykład tutaj szukając różnych pomysłów na właśnie takie domowe sposoby, kiedy przygotowywałam się do wywiadu z tobą, widziałam przepis na tonik z wody i soku z cytryny. No i tego typu rozwiązanie może tak naprawdę jedynie podrażnić naszą skórę, wywołać alergię albo przesuszenie. Więc ja bym nie ryzykowała. Jako kosmetolog w swojej pracy zachęcam do stosowania w pielęgnacji kosmetyków sprawdzonych, które można kupić w sklepie, które są dopuszczone do sprzedaży i które po prostu przeszły wszelkie badania niezbędne, żeby nie zaszkodzić naszej skórze. Wiadomo, przy tego typu kosmetykach również może się pojawić podrażnienie, alergia, ponieważ no, każda skóra jest inna i nie wiadomo jak zareaguje, ale no jednak jest to mniej prawdopodobne niż taka maseczka robiona, czy też tonik robiony w domowych warunkach. A na koniec możesz podać jakiś magiczny sposób, by każda z nas wyglądała młodo mimo upływu lat? Myślę, że za bardzo magicznego sposobu na to nie ma. Już wcześniej wspomniany przeze mnie krem z filtrem jest swojego rodzaju taki magiczny, ponieważ wiele osób go nie używa, no a on przynosi super rezultaty i każda z nas powinna się z nim zaprzyjaźnić. A jeśli chodzi o jeszcze troszeczkę magii, to po prostu dbanie o siebie również od środka. To, co dzieje się w naszym organizmie, od razu widać na naszej skórze. Więc piękna skóra to nie tylko pielęgnacja, to też zdrowy właśnie organizm. Magiczny sposób to nic innego jak właśnie ta zdrowa dieta, bogata w witaminy, w warzywa, owoce, ograniczenie używek, odpowiednia ilość snu. Też wiem, że to nie jest łatwe, ale redukcja stresu, chociaż znalezienie
30 minut w ciągu dnia na relaks i na odpoczynek. Ważna jest też regularna aktywność fizyczna oraz to, co, o czym często zapominamy, a do czego zawsze namawiam, badania profilaktyczne. Dbając o skórę w ten sposób właśnie również od środka, na pewno ona odwdzięczy nam się młodym i pięknym wyglądem przez długie lata.